Po 10 latach wracamy do Stanów Zjednoczonych Zombielandu. I zastanawiamy się nad tym, czy warto było na tę podróż czekać. Cześć, witamy was bardzo serdecznie. Tutaj dwóch gości z BeMyHero.pl, Kamil i Rafał. I dzisiaj porozmawiamy sobie o Zombieland kulki w łeb albo... Double Tap w oryginale. Zombieland Double Tap. Czy warto było czekać aż 10 lat na powrót naszej ekipy, która walczyła z zombiakami po epidemii wywołanej wirusem z hamburgera? Pierwsza część Zombielandu to chyba najlepsza oprócz Shaun of the Dead komedia osadzona w świecie post-apo związaną z epidemią zombie. No i przyszło nam czekać bardzo długo. Bardzo długo też pojawiały się informacje, od bardzo dawna pojawiały się też informacje, że ten sequel powstanie, ale został on, był cały czas przekładany ze względu na to, że aktorzy byli dosyć mocno zajęci. Właśnie, to wróćmy do tego, bo to jest... taki trochę passion project Rubena Fleischera, który właśnie zebrał sobie grupę znajomych i, no i stworzyli sobie film. I przez bardzo długi okres nie mieli w ogóle czasu dla siebie. W czasie Woody Harrelson był nominowany do Oscara, Emma Stone zdobyła Oscara, Jesse Eisenberg przecież też był nominowany w międzyczasie do Oscara. I no nie było czasu, aż w końcu po tych, no powiedzmy, 9 latach się zebrali i zaczęli kręcić ten sequel. Co budziło pewne wątpliwości? No zdecydowanie, bo sequel po latach, jak mogliśmy zauważyć ostatnio, chociażby przy Rambo, niekoniecznie wychodzi tak, jak byśmy oczekiwali, mimo że oczekiwania fanów serii, fanów jedynki były ogromne, między innymi nasze oczekiwania w stosunku do tego filmu były nasze. No i czy dostaliśmy coś, z czego faktycznie możemy być zadowoleni? Poniekąd tak. Odpowiedź brzmi prosto. Tak, warto było czekać faktycznie, bo kulki w łeb to naprawdę jest godny następca jedynki. Mało tego, fajnie jest on osadzony już w dzisiejszych czasach, nie tych sprzed 10 lat, co dodatkowo jakby jest taką wartością dodaną dla ludzi, którzy nie znali jedynki, więc myślę, że śmiało mogą się na tą część wybrać też osoby, które nie oglądały jedynki, nie znają jedynki. Bo od razu jesteśmy wprowadzeni w ten świat po 10 latach. Nikt nie ukrywa, że to jest kontynuacja stricte tuż po zakończeniu pierwszej części, otwierająca narracja naszego Columbus, czyli Jesse'ego Eisenberga, tłumaczy nam, że dużo czasu minęło i że też sporo w tym świecie się zmieniło, bo mamy nowe gatunki zombie, bo zombie też ewoluowały, mamy świat coraz bardziej zniszczony i niedomagający przez brak społeczeństwa, brak cywilizacji. Coraz zapasy się kończą też w tym świecie. Tak, więc jakby... czasy się zmieniły również w tym Zombielandzie po wybuchu epidemii zombie. I przed jakimi wyzwaniami stoi nasza czwórka? Bo praktycznie żadnymi. No tak, właściwie przed żadnymi, bo żyją sobie w białym domu. Właśnie, to jest fenomenalne w tej serii, już można mówić o serii, że mamy z taką lekkością potraktowany ten... trudny temat, bo zombie to mi się kojarzy, fajnie wspomniałeś Shaun of the Dead, które też jest świetną komedią, ale zazwyczaj zombie to jest albo jakiś ciężki horror, albo w przypadku Walking Dead dramat, gdzie te wątki dramatyczno-obyczajowo-ludzkie są dużo bardziej istotne. W ogóle ten film Zombieland 2 żartuje sobie z The Walking Dead, tak przy okazji. Też. I w ogóle z tych schematów zombiaków, bo tutaj mamy na początku scena napisów początkowych, to jest po prostu totalna jazda bez trzymanki, gdzie w rytm muzyki oni rozstrzeliwują te zombiaki, żeby się dostać właśnie do Białego Domu, gdzie na początku filmu mieszkają. Tak, wszystko w slow-mo oczywiście. Oczywiście. Jak wygląda sytuacja rodzinna naszej czwórki. Tallahassee, czyli Woody Harrelson, traktuje Little Rock, czyli Abigail Breslin, właściwie jak swoją córkę. Jej siostra, czyli Emma Stone, czyli Wichita, jest coraz bliżej z naszym Jessem Eisenbergiem, czyli Columbus, i no są właściwie już starym małżeństwem, bez bycia jeszcze małżeństwem. I to jest status quo, który otwiera nam ten film, ale on bardzo szybko się zmienia, bo nasze panie nie chcą być traktowane bardzo po macoszemu, bardzo domowo, słowikami zamkniętymi w klatce. O, dokładnie. I uciekają od panów. I tu zatrzymajmy się, bo to było coś, co mi na początku filmu zgrzytnęło bardzo mocno, ze względu na to, że no to jest motyw z jedynki. Tak. I
zobaczyłem to, jak zobaczyłem, że zostawiły tą kartkę i ukradły samochód, i ja mówię, o nie, czyli to będzie to samo, to będzie dokładnie to samo, co jedynka. No na szczęście nie było, bo okazało się, że bardzo szybko Wichita musiała wrócić, bo została wykiwana, więc historia się toczy troszkę inaczej. Trochę inaczej, ale jednak ten pierwszy motyw już trochę negatywnie mnie nastawił do filmu na samym początku. I dosyć szybko pojawia się nowa postać. Postać Madison, granej przez Zoe Deutsch, która jest głupiutką dziewczyną, która przeżyła dlatego, że przez lata ukrywała się w chłodni. No a zombiaki biegną do ciepłego, żywego mięsa, więc nie lubią chłodu. Później pojawia się oczywiście dużo żartów na temat tego, że jest głupia, więc zombie do niej nie lgną, bo nie ma mózgu. Co po pewnym czasie było bardzo męczące. No to prawda, to jest też jeden z dwóch zarzutów. Ale od razu musimy wam powiedzieć, że motywem przewodnim jest w tej części rodzina i cementowanie relacji pomiędzy członkami tej rodziny, która powstała z wyniku przypadku i z katastrofy, która objęła cały świat. I to, ten motyw jest bardzo prosty, bo tutaj raczej nie ma co tłumaczyć, bo na końcu wszyscy uświadamiają sobie, że potrzebują siebie nawzajem i odjeżdżają w stronę zachodzącego słońca. Różowym Cadillaciem. Więc Elvisa Presleya oczywiście, bo Woody Harrelson ma, postać Woody'ego Harrelsona ma obsesję na punkcie Elvisa. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o taki bardzo mocny wydźwięk, ale ten film cechuje mnóstwo gagów, dosyć udanych gagów, mnóstwo poszerzania tego świata, które w te gagi się angażuje, bo na przykład nasi bohaterowie wymyślają sobie nazwy na nowe rodzaje zombie. Mamy głupiego, grubego i wolnego Homera, mamy szybkiego, cichego, zabójczego ninja. I jeszcze mamy mamy jeszcze Hawkinga. Aha, Hawkinga, czyli bardzo sprytnego, przebiegłego zombiaka, a w trakcie rozwoju fabuły mamy też nowy rodzaj zombiaków, którzy szybki, dosyć inteligentny, silny. Nawet bardzo inteligentny, bym powiedział. I ciężko go do zabicia, tak, praktycznie. Ciężki do zabicia. Które nazywają T-800, tutaj nawiązanie do Terminatora. Więc jakby pokazuje się też nam, co się przez te 10 lat wydarzyło w całym Zombielandzie. I to jest fajne. To jest fantastyczne, bo tak naprawdę nie tkwimy cały czas w jednym miejscu i to nie jest przypomnienie Zombielandu z 2009 roku na potrzeby nowej publiczności, tylko to jest faktycznie rozwój historii. Fakt, historia jest strawna dla współczesnego odbiorcy, który może wejść w nią bez problemu, ale jednak dla ludzi, którzy pamiętają film z 2009 roku, to dodaje coś nowego i jest jest jakby rozwojem tego świata. No też dosyć mocnym wątkiem, który przewija się w tym filmie, jest to, że Little Rock dorasta już w tym świecie, ona nie zna innego życia, ale nigdy tak naprawdę nie miała do czynienia ze swoimi rówieśnikami. I dlatego ucieka razem z siostrą przez chwilę od naszej ekipy, aby znaleźć ludzi, którzy będą podobni do niej. Ludzi, z którymi może się utożsamiać, z którymi może być przyjaciółmi, a nie mieć tą rodzinę na codziennie te same twarze, te same czynności, rytuały. To też ma sens, bo tutaj nawet aktorka się najbardziej zmieniła w ciągu tych 10 lat, dorosła. I znajduje tą ostoję, znajduje jakąś osadę taką hippisów, która się nazywa Babylon. Babylon. Jak mówi Madison. Tak. Udany żart. I gdzie nie używają w ogóle broni, gdzie nie ma przemocy, gdzie oni tam mają dużo zioła. Tak, i żyją sobie w ogóle ludzie, kwiaty, jest super. Fabularnie to w sumie tyle, bo nasza trójka bohaterów, czwórka z Madison wyruszają w podróż, żeby odnaleźć Little Rock. No i ją znajdują, no i pewnie wiecie, do czego to zmierza. Do na końcu wielkiego jest finału, gdzie jest dużo zombiaków. I dużo tak zabijania jedynce, zombiaków. Tak samo jak w jedynce, więc tutaj się także znowu tutaj się zmienia. No, dokładnie. Ale mamy też kilka nowych postaci, bo mamy postać Nevady, postać Reno właściwie, graną przez Rosario Dawson, która nie jest irytująca w tym filmie, a jej ostatnie role raczej były mało strawne, ale tutaj jest o wiele lepiej i jest takim love interest Tallahassee, czyli Woody'ego Harrelsona i wypada w porządku. Mm-hmm. Jest bardzo taka pasująca do niego. Jurno Bobo. Tak. Jest jeszcze dwójka bohaterów, która jakby
imituje zachowania naszych dwóch postaci, czyli Tallahassee i Columbus. Jeden się nazywa Albuquerque, a drugi... Nie pamiętam. No nieistotne, ale jakby są odbiciami lustrzanymi. Tak. To jest zabawny moment. I Columbusa. Tak, to jest jeden ze śmieszniejszych momentów faktycznie, ten motyw tam w tym zajeździe Elvisowym, gdzie nasi bohaterowie... No, nie wiem, porównują się, prześcigają się. Oczywiście to jakby odbicie Kolumbusza ma też swoje zasady, więc oni się wymieniają tymi zasadami. Przykazania, tak. I to są bardzo, bardzo zgrabnie wplątane w ten film, w tę fabułę gagi, które się sprawdzają w większości. Tak, ale właśnie, no kilka nie siadło, to fakt. Kilka stało się męczących, tak jak ten z Madison, no. Też już o tym wspomnieliśmy. Ale faktycznie ten film humorem stoi najbardziej, bo... No fabularnie to już powiedzieliśmy, że to jest raczej miernota i raczej tutaj nic nowego widzowie nie zobaczą, nie usłyszą, ale właśnie te gagi i ten humor i te nawiązania popkulturalne w tym filmie siadają najbardziej i tak naprawdę dlatego warto ten film w ogóle zobaczyć. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. Jedną jest ciekawostka, no bo film w oryginale nazywa się Zombieland Double Tap, a Double Tap to jest druga zasada z zasad Columbusa, czyli Zombieland 2. No jest... tak, ale z drugiej strony w polskim tłumaczeniu druga zasada to też były kulki w łębie. Nie, to było dobijamy. Także to... W jedynce. Tak. Ale w kinie było ten. Przetłumaczone, tak. Ale jeszcze o Billu Murrayu. Bo z nim też wiąże się running gag w tym filmie, bo plotka się rozniosła. Tak, kto oglądał pierwszą część, to wie, że Bill Murray ginie w pierwszej części. I to się mówi, że ktoś może być zmarejowany, czyli zabity nieumyślnie z powodu tego, że ktoś myślał, że jest zombie, a nie był zombie. I tak właśnie wydarzyło z Billem Murrayem, ale jest scena po napisach. Zostańcie jest do końca jedna, filmu. Jest scena w mid-credits tak. I jest scena w napisach, więc zostańcie. Która jest obie są z Billem Murrayem i obie są fantastyczne. Warte wyczekania. Więc zostańcie, jeśli się jeszcze do kina wybieracie ten film. A my chcielibyśmy chyba podsumować ten nasz krótki wywód, że jest to na pewno film, no po prostu kinowy. Bardzo przyjemny. Popcornowy, bardzo przyjemny. Można się na nim bawić znakomicie. Nie jest to rozwinięcie, jakiś mocno skomplikowany fabularnie film, ale jest to na pewno rozwój świata, rozwój bohaterów, bo oni się jednak trochę zmieniają przez te lata i podczas przebiegu tej fabuły filmu. No i jest to film na pewno, który spodoba się wszystkim fanom, myślę, że w ogóle gatunku filmów z zombiakami. Bo to jest coś ciągle coś świeżego. Ciągle coś wszystko. Świeżego, to fakt. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że jeżeli ktoś nie lubi typowych horrorów, to jest bardzo dobra propozycja na Halloween. Tak, zdecydowanie. A więc no, my chyba polecamy. Zdecydowanie. Zombieland, kulki w łeb, wybierzcie się do kina, jeśli jeszcze nie widzieliście. A jeśli widzieliście, dajcie nam znać w komentarzach, co sądzicie o tym filmie. Wpadajcie na nasze socjale. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.